Dziś w podsumowaniu 4 mecze najwyższej klasy rozgrywkowej. 9 tygodni rywalizacji za nami, więc zacznijmy od planów na przerwę wakacyjną. Po ubiegłorocznej pauzie chcemy nagrać 6. edycję Kozaka w Rozbalu. Planujemy około 10-11 odcinków, do których zaprosimy konkretnych zawodników. Kluczem doboru będzie atrakcyjność i medialność ich i ich drużyn. Ale szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności ma każdy grający we Wrozbalu. 3 wolne miejsca trafią do chętnych na 3 sposoby. Pierwszym będzie kto pierwszy, ten lepszy. Drugim będzie losowanie. Trzecią metodę nazwaliśmy kto da więcej. Szczegóły już na dniach na stronie ligi, dlatego zaglądajcie tam regularnie. Przechodzimy do wydarzeń na boisku. Goja podejmowała Kasztaniaki, a pierwsza bramka padła dopiero po pół godzinie gry. I choć trafił zawodnik Kasztaniaków, na prowadzenie wyszła Goja. Na szczęście samobój nie miał znaczenia, bo w minutę 2 ciosy zadali gracze czarnych i przechylili szale na swoją korzyść, zdobywając cenne punkty. Planeta Mebla i Fidasz nie kazały tak długo czekać na trafienia, a goli trochę było. Mecz obfitował w 12 bramek, z czego 3/4 padło łupem Fidasza. Mimo 1-1 już po 5 minutach, nie był to mecz wyrównany. W zasadzie przebiegał kompletnie pod dyktando szybko przechodzących z obrony do ataku graczy w złotych koszulkach. Kontry okazały się zabójcze i z każdym kolejnym golem Planeta odliczała minuty do końca meczu. Michalkiewicz zaliczył 2 hat-tryki, goli i asyst. Wsparty przez kolegów był nie do zatrzymania dla biało-niebieskich. Dzisiaj przekonująca wygrana. Jak sytuacja w tabeli i na co liczycie do końca? O ile dobrze się nie mylę, to jesteśmy liderem przynajmniej przez najbliższe 50 minut, także bardzo się cieszę. A celów na ten sezon nie mamy już żadnych. Chcemy dograć do końca, w każdym meczu zagrać jak najlepiej potrafimy i tyle. Sezonu na sezon coraz bardziej wyrównana liga, także... Tak, można powiedzieć, że tabela podzieliła się na grupę mistrzowską i spadkową. Cieszę się, że jesteśmy w tej mistrzowskiej. Tak jak powiedziałem, będziemy grać do końca, mam nadzieję, że z radością i w każdym meczu dając za siebie wszystko, także zobaczymy jak będzie. Na drugim biegunie był mecz wielkiej niewiadomej ze Szpilmacherami. Po porażce Planety to Szpilki miały szansę umocnić się na pozycji lidera, ale podobnie jak poprzednicy z okazji nie skorzystali. Wielka niewiadoma z niezwykle defensywnie usposobionym składem, z graczy typowo ofensywnych, miała do dyspozycji tylko Koreckiego. Ten i tak długo nie pograł, bo już w 25 minucie skończył zawody z czerwoną kartką. Przedtem strzelił jednak gola, który okazał się zwycięski. Co ciekawe, w bramce Szpilmacherów po latach przerwy mecz zaczął Rafał Anioł i dopóki on bronił, czyli przez jakieś 2-3 minuty, było 0-0. Na koniec wzmianka o meczu Industrial Solutions Group z FC Melonik. Starcie, choć na boisku wygrane przez ISG, zostało zweryfikowane jako walkover, gdy okazało się, że w barwach wygranych zagrał zawodnik, który jeszcze w tym spotkaniu powinien pauzować za czerwoną kartkę. Co ciekawe, w tym meczu również zobaczył czerwo. Niedopatrzenie kierownika kosztowało utratę 3 wywalczonych punktów. Dzięki temu Melonik odskoczył od strefy spadkowej i z porażki 4-5 wpisane mają wygraną 3-0. Skoro już jesteśmy w Ekstraklasie, to przypominam o pomyśle na reformę ligi i połączeniu najwyższych klas rozgrywkowych WLB i Ligi na Kuźnikach w celu podniesienia poziomu. Jakie są Wasze opinie na ten temat? Możecie przesłać organizatorowi na maila, zadzwonić do niego lub przekazać przedstawicielom ligi na boiskach. Mecze niższych lig do obejrzenia w skrótach. Grafen pokonał FC UPM, kreowanie marek rozprawiło się z WZL, a ligę wyżej Eko Okna rozbiły Orę.